You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no... Dzień dobry. Dzień dobry. Wstajemy, leniuchu jeden. Wstajemy. Słuchajcie, to jest taki leń. Taki śmierdzący leń, który najchętniej to by całe wakacje spędził w łóżku. A tak niestety nie będzie. Ja idę robić herbatkę, sobie kawę i zaczynamy dzień, koleżanka. Czy ja już zaczęłam kilka godzin temu, a ty tu się jeszcze lenisz. Proszę. 5 minut, tak słyszę już trzeci raz dzisiaj, czyli już ma już 15. Ostatnie 5 minut. Nie. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Tak jak wspomniałam, idę robić kawę. Dzień zleciał szybko, byłam na pazurach, tak wyglądają nowe, są przepiękne, taki neonowy, żółty, fioletowy i tutaj na dwóch wzorek, bardzo mi się podobają, takie bardzo letnie i w sumie do wszystkiego będą pasowały, pokazuję Wam stację parową zamiast paznokci. W każdym razie wyjęłam stację parową, nalałam wodę, chciałam zabrać je zaprasowanie, bo mam tutaj takie dwie duże sterty. Ale zaczęła mi stacja parowa parować od dołu. Nie wiem dlaczego, Dominik mi powiedział, żebym ją opróżniła z wody i wtedy jeszcze raz zabrała się za włączenie, czyli nalała świeżą wodę. Oprócz tego, że trzeba wylewać z tego pojemnika, to jak stacja parowa daje znać, chociaż w tym przypadku mi nie dawała, tylko parowała od spodu. Nigdy tak mi się nie zdarzyło, no ale słuchajcie, stała tyle czasu, więc jeszcze dodatkowo musiałam odkręcić i z tego pojemnika, tutaj z tego zbiornika również wylać wodę. No nie wiem, zaraz naleję wodę, tylko muszę przynieść. Nie mam takiego pojemniczka do wlewania, to wlewam konewką z Ikei. Ale słuchajcie, jakieś rozwiązanie jest i jest. Więc zaraz ją odpalę na nowo i zobaczymy, czy działa. Czy coś może się podziało? I odmówiła posłuszeństwa. Po pazurach udałam się na shopping i pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest ta przepiękna sukienka, którą właśnie mierzę. Ona jest przed kolanko, 3 falbanki, mega fajny materiał, bo taki cienki, przewiewny. Powiem Wam, że na upały będzie idealna. Kolor mi się bardzo podoba, ja lubię takie kolory. Dla mnie jest to lila, co niektórzy twierdzą, że jest to różowy, więc zależy, słuchajcie, jak kto rozróżnia kolory. Dla mnie, tak jak Wam powiedziałam, jest to lila. Bardzo fajna, kosztowała tylko 60 zł i była na wyprzedaży. A kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest, no widzicie? No już myślałam, że aparat znowu coś tutaj zacznie wariować. To jest kocimiętka dla kotów. Moje koty uwielbiają kocimiętkę. Wystarczy, że im tylko spsikam dywan. Słuchajcie, tak się bawią. Słuchajcie, próbują rozdrapać ten dywan. Jak węże się biją po tym dywanie. Więc im kupiłam, bo ta, którą mają, już się im kończy. Podobno jest lepsza niż ta, którą kupowaliśmy wcześniej, czyli ta marki Trixie. No nie wiem, zobaczymy. Kupiłam na próbę, wzięłam duże opakowanie i mam nadzieję, że im wystarczy na długo, chyba że będę bardzo psikać. Nie wiem jak u Was, ale u nas koszmarna pogoda, nawet nie pomyślałam, żeby zabrać aparat, byłam na zakupach, bo byliśmy odebrać materac, byłam też kupić kilka rzeczy spożywczych i chemię w Biedronce, odświeżacz powietrza i takie tam inne pierdoły takie potrzebne do domu. Również przygotowuję obiad, który Wam zaraz pokażę, co pysznego dzisiaj u nas. Jeszcze 5 minut i 7, 6 sekund i będę wyjmować drumsticki. Żebyście nie zaparowali, zaparowaliście, wiedziałam, zawsze tak jest, jak się otwiera piekarnik. To są drumsticki, które są marynowane w czerwonej papryce, w oleju, w soku, w syropie z brzoskwiń i czerwonej cebulce. Są przepyszne, ja je przygotowywałam wczoraj, one całą dobę leżały w lodówce i dzisiaj je wypiekam. Wypiekam je, słuchajcie, tak partiami, bo nastawiłam je na 40 minut, pojechaliśmy na zakupy, pojechaliśmy odebrać materac, ale jeszcze włączyłam na 15, zdjęłam pokrywkę, żeby się tak zarumieniły, o! Od góry są naprawdę przepyszne, polecam Wam, wypróbujcie sobie. A na dodatek będzie to, co dzieci kochają najbardziej, czyli mizeria, a tutaj będzie sałata w wydaniu słodko-kwaśnym, czyli z cukrem, z odrobiną soli i octu. Jest przepyszna, moja ulubiona. Jeszcze muszę sobie zamrażarki wyjąć mrożone dudki, bo jak kupujemy dudki, tak w lodówce leżą jeden, góra dwa dni, a potem je mrozimy i wykorzystujemy do serka białego, do sałaty, do sałatek, ponieważ dudki zaraz żółkną, a szkoda wyrzucać, jak można je zamrozić, później również zamrożone można wykorzystać. Więc tak, to dla dzieci, a to dla dorosłych, bo dzieci nie za bardzo przepadają za sałatą zieloną. Kupujemy turban, to Ci się nie podoba. Strasznie dużą głowę masz w tym turbanie. Twój rozmiar, ale głowa dwa razy większa. A tu?
Tu cały rozum się zbiera, albo ta czapka jest na nią za duża. Nie podoba mi się. Pokaż tę opaskę. Wera, podaj opaskę. Nie, to nie będzie. To nie będzie. Nie, dochodzimy do wniosku. Przymierzyłyśmy dwie, czapkę jedną, jedną opaskę i niestety strasznie ciężko się to zakłada, a nie będziemy męczyć niuni, tak? Nie będziemy męczyć niuni. Nie kupujemy. Kupimy coś innego. Opaska, czapka odpadają. Dziecko szczęśliwe, też nie chce. A co musimy kupić? Śliniak, który zbiera pokarm, tak? Bo kto zawsze jest brudny? Kto zawsze jest brudny od samego nosa po sam pępek? Zobacz, co tu znalazłam. Podoba ci się taki? Koralowy z cupcake'iem? Nadia, bierzemy taki? Czy nie? Czy taki ci się nie podoba? Bo tu są jeszcze inne. A takie odpinane to chyba nie do końca praktyczne. Ten fajnie też można wypłukać, wyschnie. Bierzemy ten? Czy nie? Musimy to skonsultować. Musimy to skonsultować, Nieniu, tak? Podoba ci się? Jedziemy do kasy. Kupujemy śliniak? Tak? Kupujemy? Ale teraz będzie. Nadia czysta, a nie taka brudna. A nie taka brudna, ufajdana deserkami, zupkami. Co? Patrzę na nią, nie podgląd i zjeżdżam. Coraz niżej, coraz niżej. Chyba chciałam śliniak pokazać. Były zakupy dla Bobasa, a teraz coś do domu. Cztery maty, ciemnoszare, bardzo ładne i powiem wam, że cena też bardzo przystępna, bo ja jak kupowałam te maty rok temu, to płaciłam za nie chyba 9,99 euro za jedną, także cztery maty na pewno zabieramy. Tutaj też jest koszyczek biały na owoce, który powiem wam, że jest przepiękny. Kosztuje tylko 20 zł. Takie koszyki w Home Menu są o wiele droższe, a ten jest naprawdę porządnie wykonany. Także koszyk. A tutaj szklanki na przyjęcie. Jakie? To się dowiecie za niedługo. Wzięliśmy 3 opakowania w każdym. Opakowanie jest po 3, czyli 9. Brakuje nam jednej, ale to już nie ma co grymasić. Tyle dostępnych było, tyle kupujemy. Dobra, idziemy do kasy. Trzeba zapłacić za towar. Jesteśmy już przygotowane do wyjścia. Tutaj mały łobuz. A ja chciałam pokazać sukienkę, którą zamówiłam w Mohito, to jest przepiękna. Ma odkryte ramiona na szeleczkach, tylko niestety jedną szelkę mi źle przyszyli. Przyszyli mi na odwrót, będę ją musiała oddać do teściowej, żeby mi ją naprawiła. Jest długa, haftowane rękawki, haftowany dół jest przepiękna. I tutaj ma takie dość mocne wycięcie. Teraz jest w promocji, możecie ją kupić za 59 zł, ja ją kupiłam za 159 zł. Tak, wiem, mogłam czekać na wyprzedażę. Także jest 100 zł taniej, więc jak wam się podoba, to sobie zajrzyjcie do Mohito, to jest przepiękny, bardzo fajny, przewiewny materiał. Do tego moja Chanelka, klapki Hermes, reklamówka, w której życzy Nadi. I się pomału zbieramy do wyjścia.